Witam wszystkich. Lot numer 4. Lecimy z tej samej stacji. Tam o parę metrów się ruszyli, bo kukurydza za duża urosła. Więc chłopaki dbają jednak o nasze ptaki. No i tak jak widać, pogoda jest ładna. Nie za ciepło, nie za zimno. Wiaterek tak samo leciutki w naszą stronę ładnie idzie. Więc mam nadzieję, że będzie super lot. W tamtym tygodniu tak samo odbijaliśmy. 4-5 był, a później 7-8, no i tak dalej, i tak dalej. Co najlepsze, mieliśmy te drugie dwa gołębie, co przyszły na tygodniowych. Mieliśmy ja byłem pierwszy na tygodniowych, moja była druga, więc jeszcze tak samo na dwie dychy się czwarta. Więc na dwie dychy się jeszcze załapała, więc faza z tym. No i dzisiaj ja tak samo miałem tych płatnych obrączek nie dawać, ale mówię, wiecie co, pogoda będzie ładna, moim zdaniem będzie dosyć szybki lot tak samo. Myślę, że gołębie powinny za jakieś 10 minut już być, więc mówię, a pierdziele, wkładam wszystko, niech lecą, aby wróciły. Niech się nawet ścinają cały dzień, no ale mam nadzieję, że przyjdą. Dzisiaj tak samo fajnie jest southwest wiatr, więc gołębie będą bardziej tutaj na nas pchane zamiast na Connecticut, więc ja nie myślę, że będą takie zguby. W tamtym tygodniu to muszę powiedzieć, że ładnie tak samo im złoiliśmy dupę, bo wiatr był na nich, no ale Torrington i Manchester dostało po tyłku, więc super. Mam nadzieję, że dzisiaj to gołębie powtórzą. Wiaterek jest naprawdę słabiutki, więc pewnie będą szły naprawdę wysoko. Mamy parę chmurek, nie jest dużo. Tak to czyściutkie, ciekawe jaka temperatura. Mamy 19 stopni. Więc fajnie. No i to tak to wygląda. Zobaczymy niedługo, jak to pierwsze będą przychodzić, więc do pierwszego. Tragedia jest, gołąb pierwszy dopiero siadł. O, idzie następny. Przeleciało kurwa wszystko. Chodź, 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 chodź. Gdzie on? Już go nawet nie widzę. O, tutaj zeszedł szybciutko. Wow! Kurde! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Też mamy tych jastrzębi tutaj trochę i teraz nawet ten bald eagle. Wow! Nadleciał. O, szybko, aby do gołębnika, ale przyleciały. O, tam następny, kurde, jastrząb. Tragedia. Co za pierwsza menda była? Jimmy'ego chyba, bo ciemny. Ja, Jimmy'ego. Ale patrzcie, że na siodełka zamiast do karmika. Nieźle. No gołębie przeleciały. No nie jest fajnie. Znajomy tam krótszy, on już 10:35 miał. To jest o 10:50 coś. Ile masz? 10:52. No to 10:51 pierwszy gdzieś usiadł. No ale wszystko jest za domu. Znaczy wszystko. No pierwsze dwa. Więc reszta pewnie tak samo będzie spóźniona. Wszystko będzie zza domu pewnie wracać. Przestrzeliły. Z tego co mówili, a Rhode Island puszczało 6:30. My puszczaliśmy 7:15 i zaraz puszczał Boston o 8. O, idzie cała grupa. Chodź, 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 chodź
Chodź, 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 chodź. Ale nie wszystkie moje. Ach, nie mogę aż gwizdać. To jest kierunku. Chodź, 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 chodź. Miało być tak pięknie. Taka ładna pogoda, wszystko, ten wiaterek super, a gołębie dali dupy. No ale to ptaki tylko, nieprzewidziane. Moja się ucieszy, że z jej drużyny gołąb był pierwszy. No naprawdę, tragicznie. Późno, ale wracają, ciekawe ile już tam się zabiło. Mamy 8, a wysłaliśmy 38. Więc jest jeszcze na co popatrzeć, jak będzie wracało. No i znowu cisza. No dobra. Do następnych. Tylko przestałem nagrywać. Następne dwa zza domu przyleciały, przestrzelone. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. O, patrzę, znajomy dzwoni. Chodź, 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 chodź. Znowu dwa zza domu. Nie wygląda na mojego. Ja nie mój. Kurna no. Cienko, cienko. Przestrzelone gołębie dosłownie. Dały dupy. No dobra. Czekamy na następne. Do znajomego zadzwonimy, zobaczymy ile mu się pokazało. Chodź! Mamy następnego. Chodź, 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 chodź. Gołąb numer 13. Nie słyszałem zegara. Też gołąb za domu. Odbił. No tragicznie jest, panowie i panie. A niby taki piękny dzień miał być na lotowanie. I takie cisze. Odstępy ostre. No trudno. Czekamy. Zobaczymy, może w końcu jakaś grupka przyleci, żeby było nas co oczy zawiesić. No i do następnego. Co trzy gołębie, kurde i jastrząb. Where did he go? Well, I see 3-4 of them. Oj, mamy jastrzębia, proszę bardzo. Ja bym się tych fajerwerek nie nastrzelał, to i tak go kurde nie weźmie. Odleci na sekundę i zara wraca. Chodź, 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 chodź. Oh,
cztery sztuki zaczynają pomału szybować. Five. O, przyspieszyły. Chodź, 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 chodź. Sześć. Chodź, 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 chodź. Chodź! Sześć doszło. Czyli 19 by było. Co kurde, wam się ciepło zarobiło? Na 19. Gdzie moje wiaderko? Wysypiemy im karmę. Zobaczymy, jak reszta idzie. Idzie 22 gołąb. Jest ta rakieta, a nad nim jastrząb był. Uczulony jestem na tej jastrzębie. Schodzi, schodzi rakieta. Prosto lądowisko, nie ma mocnych. No i super. No to mamy 22 sztuki z 38. Coś naprawdę strasznie pomału się schodzą. Ale sobie dam już na spokój, nie chcę mi się już czekać na więcej. No, więc powodzenia panowie w lotach. O i tak samo, widzę, że wszyscy już lecą na te wspólne gołębniki, abyście wszyscy wygrywali jak najwięcej. Więc wszystkiego dobrego i do następnego.